To dobijamy 2500 łapek do północy dzisiejszego dnia. Jutro odblokowujesz ten film. To wszystko zależy od ciebie, więc jeżeli chcesz, to dobijamy szybkie 2500 łap, to wtedy od razu jutro jest odblokowany kolejny film. Tu jest ponad 3, a miało być 5600 chyba. Dobijemy 6 chyba, Dobra, McFlary już są wykończone. Dziękuję jeszcze. Co ostatnia pora, żeby zrobić ci? Nie zwlekaj już, bo nawiedzi cię ci. Wbijaj kudu klubu, let's the party begin. Wchodzisz tutaj w trans, walisz kroki jak mi. Siema, nowe rajcy, Rufem Chef. Dzisiaj robimy, wiesz co, odcinek z podliczania łapek za McDonald's, bo był z wami deal. Jeżeli tego nie robisz i nie subskrybujesz tego kanału, koniecznie to zmień i ustaw powiadomienia, żeby wszystkie do ciebie przychodziły. Ustaw przycisk czerwonego na szary, zadać dzwonek, żeby wszystkie powiadomienia do ciebie dochodziły o takich filmach i od nadchodzących. I zróbmy tak, patrz to, chcesz odblokować na jutro film? To dobijamy 2500 łapek do północy dzisiejszego dnia. Jutro odblokowujesz ten film. To wszystko zależy od ciebie, więc jeżeli chcesz, to dobijamy szybkie 2500 łap, to wtedy od razu jutro jest odblokowany kolejny film. A tymczasem był z wami deal, że za każdą jedną łapkę, którą wbiliście pod tym materiałem, będzie jedna kaloria jedzona, czyli było 5600 łapek na ten moment, kiedy nagrywamy teraz ten film, więc patrz to, wbiliście szybkie 5600 łapek, więc tutaj 2,5 nie dacie radę. Czyli jemy się 5600 kalorii z McDonalda. Rozplanowuję sobie to na cały dzień, więc chyba się jest posiłek przedtreningowy pierwszy, jedziemy do Maca, później będzie trening i znowu jedziemy do Maca i później nie wiem co, pewnie znowu jedziemy do Maca, cały dzień w Macu. Kurde, nie wiem jak nazwę ten film, ale chyba cały dzień w Macu. Tego co patrzyłem, to chyba na razie wpadną. Zobaczysz pod tym, pod Maciem. To co, chcesz coś też, czy? Nie. Nie? Pobiło, widzę. Dobra, ja zamawiam sobie sam coś. Dzień dobry, proszę złożyć zamówienie. Dzień dobry, ja bym poprosił tak, 3 razy 2 for you cheeseburger z frytkami. Wstępnie poprosiłbym 2 razy McFlary. Zgadza się na ekranie? Tak, zgadza się. 10-80, dziękuję bardzo. Dobra, słuchaj to, jesteśmy już po zamówieniu. Patrz, udało się skompletować takie zamówienie. Mamy 2 razy McFlary. Pachną ładnie, patrz. To jest chyba KitKat z polewą Lion z polewą czekoladową. Patrz, tak się prezentuje KitKat z polewą czekoladową. Następnie mamy tak, drugie to są nowość, to jest peanut butter z KitKatem chyba. Więc zaraz będę próbował, ale ładnie pachną, zobacz. Jeden cheeseburger. Drugi. Trzeci, ci są 3. Tu są frytki i tortilka. Ci patrz, jedne frytki, nie ma gdzie kłaść. Drugie frytki, trzecie frytki. Ci mamy 3 razy frytki, nie mam rąk. Jest jeszcze McWrap. Dobra. W ogóle, czy świeże? Ale pyszka. Dobra, obczajmy se McFlary te. Jestem ciekaw tych peanut butter. Albo część, te się prędzej roztopią chyba. Patrz, to są McFlary, w ogóle tak mi wkurzają te plastikowe pudełeczka. Kiedyś były lepsze, nie? Tamte takie zamykane. No a teraz są takie ty. I patrz to, tak się prezentują. Patrz, tak się prezentują. No powiem ci, one są dobre te z tym. To są te KitKatowe. Liony z czekoladową polewą, o. Cheeseburger. Taki gryz chamski, nie? No. Szczęki 3. Patrz to, jak dotrwałeś do tego momentu, to napisz komentarz szczęki. Słucham? Burger ma kalorii? 304. Cześć? No. Dziękuję jeszcze. W końcu nie na czas. To będzie super posiłek przedtreningowy. Zrobimy sobie później siłkę i dobijemy jeszcze, trzeba ile dobić? Jeszcze 3000. Tu jest ponad 3, a miało być 5600 chyba. Dobijemy 6 chyba, szybkie 2500 i odblokujemy kolejny odcinek. Co weźmiesz w drugim odcinku? W drugim drugiej turze? Nie, na pewno będę przetestował to nowe ciało chyba. Możesz przerzuć. Możesz przerzuć. Na pewno będę spróbował to nowe ciało. Duże było? Kwadratowe? Nie wiem. Zimne. Dobra. Poszło. Ciekawe, czy pracownicy Maca mają jakieś zniżki? Chyba jest jakaś, no. Karta w ogóle, jak tak jest, to dawaj znać, czy wiesz coś o tym. Ej, może jak jesteś pracownikiem Maca, to załatw mi coś ty. Weź mi ten, załatw jakąś kartę. Kolejny cheese. Frytki. Dobra, więc jeszcze obczajmy te peanut butter. Zbite takie. Nie. Ja spróbuję. Ale pycha. Crunchy takie. Myślisz? Nie ma napisane ile kalorii? No, ale mam, zaraz ci pokażę. Dobre. Są, no?
Więc tak, McFlurry pierwsze poszły. Jedne frytki, drugie frytki, trzecie frytki. Dobra, McFlurry już są wykończone. Które lepsze? Powiem ci, że ja chyba pierwsze, bo te są takie dobre, ale tak zajeżdżają masłem orzechowym, że jem już się przejadł, bo to masło jem dzień w dzień. Dobra, jeszcze McWrap. McWrapa jemy po zakupach, bo idziemy teraz, nie? No my nie, teraz jedziemy. Dobra, to pokażę ci przejście na McWrapa. Dobra, więc patrz, tortilka zjedzona, teraz pora na przedtreningową kawę. Przypominam ci o rabacie, który jest dostępny IFM20, masz 20% na Golden Ball Solution. Ja sobie dzisiaj zajeżdżam smak tiramisu i jest to przedtreningowa kawa i teraz pora zrobić trening. Dobra, więc trening tradycyjnie zaczyna się od rozgrzewki, są to wymachy nóg w każdej z płaszczyzn, wstępne dogrzanie mięśni, no i zaczynamy właściwy trening. Więc pierwsze ćwiczenie są to przysiady. Staram się zrobić serię wstępną z mniejszym obciążeniem, później do następnych 4 serii roboczych zwiększam obciążenie, tak żeby wykonać 8-12 powtórzeń, tak żeby to 12 powtórzenie faktycznie było tym ostatnim. Nogi szeroko, pochylam się w przód, wzrok skierowany bardziej w podłogę niż naprzeciwko siebie. No i schodząc w dół otwieram jak najbardziej biodra. Cały czas napięty brzuch oraz środek ciężkości rozprowadzany na stopy podczas przysiadu. Kolejne ćwiczenie są to martwe ciągi na prostych nogach z hantlami. Znowu seria wstępna na pierwszą, później 4 serie właściwe po 15 ruchów. Mocno dopinam brzuch, pośladek oraz czwórki. Kolejne ćwiczenie są to wspięcia na palce ze sztangą. 4 serie robocze po 21 powtórzeń. Ruch staram się robić dynamicznie, czyli dynamicznie wejść na palce i wolniej schodzić w dół. Ostatnie ćwiczenie, jakie będę robił, jest to kółko. Wykonuję maksymalną ilość powtórzeń, serii robię 3 i staram się jak najwolniej robić ten ruch rozciągający i w końcowej fazie ruchu staram się przytrzymać na sekundę oraz mocno spiąć mięśnie brzucha powracając. Dobra, więc trening zrobiony, patrz, pora na maka. Wyjrzałem 4 razy frytki, 4 razy hamburgery, już są zimne, więc pora to podgrzać, piekarnik się wstawia, widzimy się przy stole. Grubo! Dobra, więc słuchajcie to, jesteśmy już przy stole. Patrz to, dzisiaj w niekonwencjonalnych, innych znowu warunkach. 4 razy 2 for you i według tego dobijamy makrosy 6000 kalorii, więc dużo więcej, znaczy dużo więcej, 300 kalorii więcej niż to, co dobiliście łapę, bo chciałem zaokrąglić do równej sumy. Przypominam ci o zakładzie, że jeżeli dobijamy do 24, 2500 łapek, kolejny odcinek zostaje odblokowany. A tymczasem patrz, hamburger. Patrz tak, po podgrzaniu zauważyłem, że te bułki, które są tutaj, właśnie te, robią się twardsze. No taki tip, że lepiej jedz maka na świeżo, bo podgrzane bułki w piekarniku robią się twardsze. Mamy oczywiście raz, dwa, trzy, cztery razy frytki. Nie? Nawet ci? Coś mi zaproponować? Mogę zaproponować ci kolę, wodę, więc jeden cheese z głowy, teraz tak, frytki. Patrz, po podgrzaniu frytki, kurde, straciły na objętości, czaj, nie wiem, czy się kurczą się? Powiem ci tak, w smaku frytki nie za dużo straciły, ale takie są gumowe bardziej. Pierwsze frytki poszły, aktualnie dawaj znać, co oglądasz na Netflixie. Poszukujemy inspiracji, bo właśnie kończymy teraz powtórkę Wikingów. Ja oglądam jeszcze raz po prostu. Lubię sobie po czasie serial oglądać jeszcze raz, o. A możesz zapytać swoich ziomków, nie? No. Czy znają jakieś książki na podstawie Wikingów? Znacie jakieś książki na podstawie Wikingów? Bum. Ten hamburger. Masz to taki flak, ty. Taki flaczek. Zostawię jak nic. Numer 3. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz. Lodówka. Lodówka się włączyła. Cześć. Już po. Pa, pa. Jeszcze. To, jeszcze jedna tu. Hamburger. Jedyny taki, patrz. Też to? Jedyny taki. Zapytaj się, nie? Czy mają jakieś fajne seriale podobne do Wikingów do polecenia? Macie? Już uprzedzam, że oglądaliśmy Barbarzyńcy, nie? Barbarzyńcy, no. Number 4. Chwila. Dzięki. Number 4. Hamburger Ciozo. I zakończamy ten cykl. Czy ktoś ma jakąś siotkę, żeby nas zaprosiła w góry? Chyba za dużo tych pytań.
Ej, ostatnia rzecz, co mi się stało, przekrzywiłam, jak leżałam nogę w kolanie i mi pstryknęło. Mnie bardziej zabolało i teraz mnie boli kolano. Co z tym mogę zrobić? Amputacja. Ej, to nie jest tak źle. Gratuluję. Ej, patrz no, teraz się szczaiłem, że wyjąłem sobie jeden ketchup, żeby go zjeść do frytek. No trudno. To co? Czekaj chwilę, muszę im pokazać jakiś challenge fajny film. Patrz, gościu się bawi z psem. Dobra. Ogo się bawi. Pozdrawiam. Dobra, więc patrz to, challenge zrobiony, macham ci białą flagą, poddaję się, wszystko zjadłem. Dobra, więc patrz to, challenge zrobiony, to zadanie, które mi daliście, wypełniłem. Teraz mogę ci dać drugie zadanie na odblokowanie filmu, więc wbijajcie 2500 apek do północy, a tymczasem widzimy się w nowym odcinku, może już jutro, jeżeli odblokujecie ten odcinek. Robię zoom, teraz oddalam. Robię zoom i przy trzecim zoomie zakończę film. Czekaj, gościu i gościarko, tu masz jeszcze trzy ostatnie filmy, są mega sztosy, więc obczaj sobie, są lepsze niż ten. Pa.